Jakby czy jest ktokolwiek, co cokolwiek na mój temat wie. Hit petarda! Dzięki bardzo. Co jeszcze wiem, że dla niego, ale już trochę biorę jak do siebie, także mega miło. W ogóle nie mega się jaram, bardzo się jaram, bo Maciek Bruzycki zaprosił mnie i powiedział: stary, możemy razem pojechać w trasę, naprawdę, będziesz ze mną i będziesz mógł zapowiadać przerwę. Myślę, zajebiście, prestiż, splendor i naprawdę będę mógł wam powiedzieć, że kurwa, będzie przerwa, także przerwy będzie 10 minut. Będzie można robić co się chce, siku jakie kto lubi, wszystko. A zanim to właśnie mam takie przygotowawcze jeszcze przełamanie lodów, jakkolwiek to brzmi. I takie pierwsze koty za płoty, pierwsze jakieś żarty. Nie wiem czy wiecie, ale pracuje się nad tym, żeby wprowadzić pewne udogodnienia na rzecz osób LGBT. Wprowadza się powolutku tak zwane homo office. Też przygotowuje się system danych ochronnych system ochrony danych osobowych roślin, tak zwany rododendron. Też a propos biznesu, bardzo ważne jest, żeby zainwestować w psy w biznesie, bo psy mogą nam pokazać odpowiednie hał-hał. No i najważniejsze, czy jak śmiejesz się z radości, to czy jej jest przykro? I to jest żart dla inteligentnej publiczności. Tam będę kierował. Reszta w porządku, bo albo jest dla inteligentnej, albo po prostu jest chujowy, nie wiadomo nic. Tego nie wiadomo. Ja nazywam się Mateusz Marek i podejrzewam, że ni chuja wam to nic nie mówi. Jakby czy jest ktokolwiek, co cokolwiek na mój temat wie. No właśnie, no, czy nikt. Jedna osoba, to jest ten problem, kiedy to jest bardziej upokarzające niż przyjemne, jakby. Opuszczam. Rozumiem, dzięki. Ja miałem przede wszystkim takie marzenie, jako człowiek bez nazwiska, żebym miał chociaż jakąś ksywę, jakby coś takiego, po czym łatwo będzie mnie zapamiętać, jakąś taką, czymś się wyróżnię i przekreśliła mi to kiedyś pewna organizacja charytatywna, bo dały mi pieniążka, oni mi wysłali taki list z podziękowaniami i zaadresowali go na Mateusz Smarek. I najgorsze jest to, że ten list bez żadnego problemu doszedł. Nikt po drodze nie ma problemu, listonosz, proszę bardzo, matka, proszę bardzo, żadnego ale. To nie jest tak, że w życiu robię tylko stand-up. Nie zarabiam też w innych miejscach. Jestem członkiem mega rozpoznawalnej, bardzo dobrze prosperującej grupy muzycznej. Mój zespół nazywa się Sekcja Muzyczna Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Ohoho! Ja wiem, że dzięki tej nazwie my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Marketingowo hit petarda. Ale mamy też swoje sukcesy. Między innymi graliśmy kiedyś przed zespołem Scorpions. Dokładnie rzecz biorąc przed legendarnym niemieckim zespołem The Scorpions. Dokładnie rzecz biorąc 6 godzin przed Scorpions. Ale przed nami grał Shaggy dzień wcześniej. Także to była mega, mega dobra impreza i dzięki temu mamy dostęp dużo szybciej do pewnych hot plotek, do różnych biznesowych rzeczy, show biznesowych i między innymi dużo wcześniej wiedziałem, jak będzie się nazywało dziecko Joanny Krupy. Oczywiście dziecko. I też jestem na ty z tymi wszystkimi ludźmi z show biznesu. Dla mnie Brudzewski, Podsiadło, Wojewódzki, Freeze, to jest Maciek, Dawid, Kuba, Karol, a oni mówią do mnie normalnie, jak wszyscy. Kim ty kurwa jesteś? Także jesteśmy na ty. Nie wiem, jak spędziliście szalony czas pandemii. Ja zrobiłem jedną zwariowaną rzecz.
postanowiłem, że zakochałem się po prostu. Zakochałem się bezpiecznie i higienicznie, bo zakochałem się w swojej współlokatorce. Także miałem blisko i zdrowo. I ona też jakby po prostu poszła w to, bo okazało się, że jestem ostatnim dostępnym mężczyzną na ziemi. I klikło. Jakby mega, mega. I wiem, że do siebie pasujemy. Też dowiedziałem się dzięki niej, że słowa mogą ranić. Ale nie takie słowa też, które uznajemy powszechnie za trudne czy bolesne. Również takie słowa, które raczej uchodzą za miłe, bo ja jej powiedziałem, że ją kocham, a ona mi powiedziała, dziękuję, to bardzo miłe. Ale... mega, mega do siebie pasujemy, lubimy się zaskakiwać. Tak mega mnie zaskakuje, jak czasem wychodzi w mieszkaniu z drugiego pokoju, patrzy na mnie i mówi, o, hej, co tu robisz? Rozwala mnie też, bo mamy wspólne finanse jako współlokatorzy i ostatnio mówi mi 700 zł to strasznie dużo pieniędzy, za to można kupić ze 3 kremy. Ale jestem mega w to wkręcony, wiem jakby naprawdę, że jestem w stanie zrobić dla niej wszystko. Powiedziała mi, że w wakacje pójdziemy na salsę i dam z siebie wszystko. Nie jestem w stanie tego dużo zjeść, ale... dla niej to ogarnę, jakby naprawdę. No można, pewnie, dzięki. Nie przeżywam takich chwil często, także no miłe. Aż zapomniałem z wrażenia, co mam dalej powiedzieć. Boże. To jest niesamowite w ogóle, jak ludzie czasem się dobierają w pary. Jakby patrzysz na dwie osoby razem i zastanawiasz się, jak kurwa do tego doszło? Jak to jest możliwe? Co się stało? Czy to był tydzień zakochanych w Lidlu? Czy przecena na krasnale ogrodowe w Castoramie? Jakby, jak te puzzle dwa się wcisnęły w siebie? I różne mają ludzie podejście do siebie w związku. Różne statusy. Jedni są bardziej zazdrośni, inni mniej. Ulegli mniej. Ja miałem taką sytuację, byłem na weselu świadkiem i dzwoni do mnie o 4:00 nad ranem koleżanka i mówi, Mateusz, czy nie zostały na sali jakieś klucze może? No co ty, wszystko ogarnięte, zamknięte, a po co ci te klucze? On mówi, a nie, wiesz, poprzednik był Dawid. Ja myślę, kurwa, gościu ma w związku status breloczka. To jest dopiero niesamowite. Ja mocno się wkręcam w bycie dorosłym. Mam też już 30 lat, od 3 lat. I zauważam takie niebezpieczne syndromy, takie jak to widzicie u siebie, to już jest coś jest ten. Pierwsza rzecz, jak oglądasz w sklepie internetowym poduszkę wypełnianą gryką i sobie myślisz, fajne! To kurwa, coś już idzie w tą stronę, nie? Jakby druga rzecz, pranamata, materac najeżony kolcami, za kafla, myślisz, o, zrelaksuję się. Jest niedobrze, niedobrze. Trzecia rzecz, ręce. Ja to odkryłem u siebie, nie? Najgorsze dziadostwo na świecie. Zamyślę się, chcę o coś zapytać, bo to jest najgorsze dziadostwo, trzeba w to uważać. Trzecia rzecz, kolejna, bycie eko. Wiadomo, bycie eko jest spoko, ale takie właśnie kombinowanie lancerka, takie pierwsze przymiarki, jak skąd poznałem, że to jest szaleństwo, już tłumaczę, już na studiach wiedziałem, że coś jest nie tak, się z tym coś zapowiada. Miałem ziomka, który przychodził na zajęcia i nosił ze sobą siatkę. I wszyscy się zastanawiali, co ten chłop ma w tej siatce, że cały czas z nią chodzi. I pewnego dnia on przyszedł, zaczął wyjmować rzeczy z tej siatki i okazało się, że w środku ma drugą siatkę. I to jest to. Ja najpierw miałem jedną siatkę, potem miałem siatkę pełną siatek, potem pomyślałem, że będę eko, więc wziąłem sobie ekotorbę i teraz mam ekotorbę pełną, kurwa, ekotoreb. To jest galopujące szaleństwo, na to trzeba uważać. Kolejna rzecz, wegetarianizm. Myślałem, że nie będę jadł mięsa, to schudnę. Okazuje się, że to nie tak działa. To trzeba po prostu nie wpierdalać.
Na studiach byłem na takiej diecie MP, mało pieniędzy, wtedy działa. Dlatego pomyślałem, że będę dorosły, wkręciłem się w to i zamówiłem sobie jedną rzecz. Zamówiłem sobie kołdrę sensoryczną. Co to jest? Już tłumaczę! Kołdra, która waży 12 kilo, jest terapeutyczna, pomaga dzieciom z nadpobudliwością, z ADHD, uspokaja cię podczas snu i daje mega rzecz dla każdej dorosłej osoby w XXI wieku, która chce być niezależna. Symuluje uczucie przytulania. No przecież i kładę się pod tą swoją kołdrą i myślę sobie, ale zajebiście się wyśpię, ale od jutra ogarniam i przychodzi SMS, patrzę. Cześć Mateusz, przepraszam, wiem, że bardzo dawno się nie odzywałem, to prawda, ale mieszkasz 3 ulice obok mnie i jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc. Czy możesz przyjść i pomóc mi wyrzygać psa? I sobie myślę, to się nie dzieje na bank, to się nie dzieje. Za dużo ugniotłem gryki głową. To opary, ja się nawciągałem tego, to jest faza po gryczce, nie? Ale potem sobie myślę, będzie taki moment jak dziś, że ja będę mógł wyjść przed ludzi tak jak przed was i to może być zajebista inwestycja w przyszłość. Więc ja się zbieram, idę i co się dzieje na miejscu? Otóż okazuje się, że koledze piesek wyjadł ze śmietnika kondona. I zrobiło mi się przykro, bo ja byłem pod kołdrą sensoryczną wtedy, a on już używał kondonów. Więc w tej hierarchii byłem na ten dzień niżej. I zgodnie z zaleceniami weterynarza, to nie, że debile dwajce wymyśliliśmy coś, z zaleceniem weterynarza wiedzieliśmy, że trzeba podać pieskowi wodę utlenioną. Także już wiecie, jakbyście kiedyś zjedli kondona? Woda utleniona. Problem polegał na tym, że piesek wypił całą butelkę wody utlenionej i nawet nie pyknął. I kolega, ja się pożegnałem już, bo misja myślałem dla mnie zakończona, do kołdry sensorycznej z powrotem, a on go zabrał na psi sor, ale rano mi napisał, że pan doktor powiedział, że trudno, najwyżej piesek jutro rano będzie pierwszym pieskiem w Krakowie, który od razu wysra się do worka. Takich lekarzy nam potrzeba, odpowiedzialnych, z wyczuciem jakby. Ja zasadniczo uważam, że życie jest jak Brukselka. Zdrowe, ale nikt tego nie lubi za bardzo. Ale to nie jest jakieś specjalnie smutne. Dla mnie to jest nawet inspirujące, motywujące. Mało tego, to jest u mnie rodzinne. Pytam mojej siostry ostatnio, Agatko, co u ciebie słychać? A ona mi mówi, Mateusz, jakbyś kiedyś się zastanawiał, jak to jest psiknąć się pod pachą lakierem do włosów zamiast dezodorantu, to muszę ci powiedzieć, że bardzo boli. Zrobiło mi się jej szkoda, ale nie mogłem uwierzyć jej na słowo. I muszę wam powiedzieć, że chuj boli. I psikam się i krzyczę. Aaah! I przybiega mój współlokator ówczesny z drugiego pokoju i mówi, co robisz? Psikam się lakierem do włosów pod pachą. I co? No i boli. Nie wierzę, daj spróbować. I on się psika i krzyczy. Aua! Mówi, co? Boli? A on mówi, nie. Zimne. Fantastyczny, przewspaniały człowiek. Naprawdę uważam, że każda osoba powinna mieć taką osobę przy swoim boku. Tym bardziej, że jest to postać absolutnie zmyślona. Także totalnie, totalnie wam polecam otaczać się takimi ludźmi. Spadają mi spodnie. Mam dużo takich lęków w sobie, obaw. Boję się przede wszystkim technologii nowoczesnych. Bałem się ostatnio, że jak kupię sobie komputer taki zajebisty, że będę mógł się rozwijać, robić ważne rzeczy, to bałem się, że jak go sobie kupię, to od razu sobie na nim zainstaluję w chuj gier komputerowych i już nic nie będę robił, tylko grał. Bałem się i okazało się, że słusznie.
Też te urządzenia dalej budzą niepokój, zwłaszcza telefony. To nie jest może jakaś super bystra obserwacja, to już raczej wszyscy wiedzą, że telefony nas podsłuchują. Ale to już nie jest nawet tak, że trzeba wpisywać coś w wyszukiwarkę, żeby ci się wyświetlały reklamy. Wystarczy mówić przy telefonie o tych rzeczach i mówisz o butach, wyświetlają ci się reklamy butów, mówisz o ciuchach, wyświetlają ci się reklamy ciuchów. Rozmawiałem z ziomkiem o ślubach, telefon mi się w nocy uruchamia, mówi: ożej się chuju, dość już bycia samotnym. Kolega posłuchał, ożenił się, wziął kredyt, telefon mu się w nocy uruchamia i robi: ojo. To jest tak zwana złośliwość rzeczy martwych. W ogóle czekam na takie wynalazki, które będą przydatne. Jakby już nie mówię, żeby drukarka działała, bo to jest dopiero gówno złośliwe. To jest naprawdę... To zawsze jest z tym problem. Jest papier, nie ma papieru, za dużo. Tusz schnie, wysychnie, nie ma prądu, u was spóźniła się, zaspała. Ja mam wrażenie, że w drukarce są takie dwa plastikowe wałki, trzy sprężyny i cztery takie skraty, które mówią: rozpierdol to! Drukuj mu stronę testową, drukuj mu stronę testową! Nienawidzę gnoi. Nienawidzę, naprawdę, drukarka najgorsze gówno, straszne. Mam jedną, chodzę i tak pół drogować do punktu. Druga rzecz, chciałbym, żeby rzeczy były proste, żeby ktoś zrobił po prostu maszynę do siku. Leżysz, chce ci się siku, nie chce ci się wstawać, pójdzie za ciebie, się wysika elegancko. Żeby aplikacje były proste. Czemu nie ma aplikacji, czy to szczaw? A instalujesz aplikację, najeżdżasz na roślinę, ona się elegancko łączy z internetem 5G, Wi-Fi, Starlink i wyświetla ci, czy to szczaw, czy nie. Prosta, funkcjonalna rzecz i najważniejsza rzecz, która mi się mega marzy, która świadczy o kondycji naszej cywilizacji. Dlaczego nie ma masła w plastrach? No kurwa mać! Jak, co, kiedy, gdzie, jak to poszło, jak to jest możliwe, że wysyłamy ludzi na księżyc, że wysyłamy te satelity, że łaziki na Marsa, chcemy człowieka wysłać na Marsa i co, on wyląduje tam, kurwa, tą rakietą i będzie szkrobał tę kostkę? Gdzie popełniliśmy błąd? Jak to jest... Ja marzę o tym, żebym miał fabrykę masła w plastrach, serio. I wymyśliłem już, jak to sfinansuję. Nawet nie ja, tylko mój ziomek, Dusiek. Szybko wam tylko przybliżę, to jest za gościu. Dusiek to jest taki facet, który, cytuję, marzy o tym, żeby zaczęli do jedzenia dodawać takiej chemii, żeby nie przyklejało się już do talerzy, żeby nie trzeba było ich myć. To jest facet, który myśli perspektywicznie. Ma w perspektywie jedno słowo. Wygoda. Albo wyjebane. I Dusiek to wymyślił. Składa mu wielki hołd za to, naprawdę. Pierogi z klikiem. Jak to działa? Jesz pieroga, zgniatasz kuleczkę, był ruski, jest z mięsem. Jesz pieroga, zgniatasz kuleczkę, był ze szpinakiem, jest z kapustą. No kurwa, babcie by zwariowały. To jest absolutny must have na każdej wigilii, imprezie. To jest coś, co zmieni naszą Polskę. I oczywiście ostatni wynalazek, który bardzo by się przydał. Lakier do włosów w kulce, żeby nie było zimno. Ja mega marzę o tym, żeby było lepiej. Serio, jakoś zajmuje mi to myśl. Ja przede wszystkim jestem wielkim fanem obiadów. Za każdym razem, jak jestem w jakiejś knajpie, restauracji, zamawiam obiad. Obiad to jest moje ulubione danie jakby. I żeby obiady były bardziej dostępne wszędzie, żeby to było w kioskach, na poczcie. Ja po prostu, lubię myśleć o obiedzie jako o czymś takim, że coś tam się wydarzyło. Że kotlety zostały pobite. Że marchewka śmiertelnie starła się z jabłkiem. Że Devolaj skrywa mroczną tajemnicę. A my wyruszamy ze sztućcami i tym białym talerzem wyniesionym na znak dokładki. Ja lubię myśleć, że mój talerz to jest Polska. I ja tu sobie robię z tyłu taką górę ziemniorów. I to jest moje Zakopane. I tam wszyscy wjeżdżają i płacą za wszystko i nie ma litości. Tu sobie robię Kraków, Katowice, autostrada i kotlet jeździ cały czas i płaci. 10 zł? Mało, 12! Więcej. Tu sobie robię takiego kleksa. To jest mój Radom, kleks Wałbrzych i oczywiście kleks dla fanów Śląska, Sosnowiec.
I ja wiem, że teraz ta Polska jest nękana przez przeróżne teorie spiskowe. Naprawdę. Jesteśmy w trudnych czasach. A uważam, że i tak najgorszą teorią spiskową, jaka w tej chwili, jaka funkcjonuje, jaka jest, to to, że ludzie wmówili ludziom, że można schudnąć. No to jest mega pierdololo, nie? Jest wiele przesłanek, by twierdzić, że istnieje lobby fit, które nam wmówiło, że jeśli będziemy jeść fit rzeczy i robić fit ćwiczenia, będziemy szczupli. Ja zjadłem w życiu w chuj fit jedzenia. Są te programy treningowe, Melbi, Chodakowska. Ja to oglądałem po parę godzin, naprawdę. To się kompletnie mija z celem, to jest bez sensu, to nie przynosi żadnych efektów. Dlatego postanowiłem, że wprowadzę w swoim życiu pewną regularność i że zacznę chodzić na boks. Na KFC boks. Tak naprawdę na taki normalny boks, znaczy na taki boks, gdzie jak przychodzę, to trener wie, że jak do mnie krzyknie 10 pompek! To ja mam co robić do końca treningu. Jestem z głowy. Mieliśmy takie ćwiczenie, że mieliśmy chodzić i podnosić kolana do brody. Nie pokażę, bo to niebezpieczne. Jeszcze nigdy nie miałem tak nisko brody po prostu. Ale też to było najgorsze, bo ten boks obudził we mnie niepotrzebne ambicje, naprawdę, niepotrzebne ambicje i marzenia. To wszystko przez to, że kiedyś stoję, coś tam ćwiczę, zapamiętale i trener do mnie podchodzi i mówi: Mateusz, dobrze robisz, ale musisz uważać, bo to w boksie by jeszcze przeszło, ale w takiej walce na ulicy to już nie. Ja sobie myślę, ja pierdolę, nie wiedziałem, że on mnie trenuje do walk na ulicy! I w tym momencie dostaję fangę. I krzyczę, aua! I ziomek mówi, sorry, boli? A ja mówię, nie, zimne. I z tym intencją tego masła w plastrach i tej lepszej polskiej obiadów jadę ostatnio tramwajem. Tramwaj stoi na przystanku, drzwi się otwierają. Widzę, stoi gościu. Jeden wprawny rzut oka wystarczył, żebym wiedział, że gościu jest najebany. Ale to tak nawalony, że naprawdę od razu mu pozazdrościłem. I gościu wchodzi do tramwaju, drzwi się zamykają. Chłop staje, łapie się rurki, tramwaj rusza. Gościu jebu dup się wywalił, bo się okazało, że w tym miejscu, co się trzymał rurki, nie było rurki. Ale myślę, że pomogę bliźniemu. Stawiam go, siadam na krzesełko i pytam, dokąd pan jedzie? A on mi mówi jak Polak. Do Jędrusia. I mnie przeszedł dreszcz. Ja sobie myślę, Boże, jakie to jest piękne do Jędrusia. Ja muszę do tego Jędrusia jechać z nim. Jakby, no, od tej pory na świecie będę tylko ja, on i Jędruś. Jakby, Jędruś to jest to miejsce, z którego prawdopodobnie wstaje słońce. Spytam go, gdzie Jędruś mieszka? On mi tłumaczy. Więc mówię mu bardzo, Jezu, to musimy, jedziemy w złą stronę, musimy się przesiąść. I on robi najlepszą rzecz, jaką może zrobić pijana osoba w tramwaju. On podniósł swoją dupkę z tego miejsca, gdzie siedział, przeszedł na drugą stronę i się kuźwa przeszedł. Dzięki Kraków, tyle ode mnie! Dzięki. Myślę, że bardzo dobrze wypadliście, wstydu nie będzie, także bardzo fajnie. A teraz z dawien dawna wyglądana, wyczekiwana gwiazda wieczoru, zróbcie jej ogromne oklaski, bo będzie przerwa. Także przerwa Kraków! Dzięki. Nie trzeba dużo, by mieć piękne sny. Wystarczy tyle, wystarczysz mi ty. Po co marudzić, po co alibi? Niech będzie średnio, będziemy szczęśliwi. Nie trzeba dużo, by mieć piękne sny. Wystarczy tyle, wystarczysz mi ty. Po co marudzić, po co alibi? Niech będzie średnio, będziemy szczęśliwi.